Ptaki gminy Bożencin to kolejna publikacja wydawana przez gminę. Niespełna tydzień temu w Przyborowie odbyła się promocja książki poświęconej historii szkoły w Przyborowie, a już gmina Bożencin promuje kolejną swoją pozycję. W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z autorami publikacji. Inicjatywa była po stronie gminy jak najbardziej, po prostu szukano kogoś, kto by się podjął, akurat taki pomysł powstał w gminie. Zaoferowaliśmy się, no i oferta została przyjęta. I w związku z tym powstała publikacja. Są to w większości zdjęcia ptaków, ponieważ publikacja dotyczy tej grupy zwierząt, plus kilka zdjęć jak gdyby stanowiących tło do tekstów środowisk tych, w których ptaki są przedstawione w książce. Zdjęcia są z wielu jakby lat takiej fotograficznej pracy. I właściwie wszystkie zdjęcia pochodzą tutaj z regionu, generalnie rzecz biorąc, Tarnowskiego, no i wiele również ściśle z tego tutaj okolic lasów Wyszosławiecko-Radłowskich, okolic Bożencina również. Są gatunki, które już powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów stąd nie występują na przykład. Są gatunki, które tutaj spływają z Karpat. To jest taka strefa przejściowa. Na pewno ma swoją specyfikę. No z przyrodą jest tak, że im bardziej się ją poznaje, tym bardziej zdziwieni jesteśmy, jak jest bogata. Ptaki gminy Bożencin. Album, który pokazuje świat wokół nas, świat ptaków, bardzo bogaty zresztą, ptaków, które zamieszkują nie tylko tereny lasów, ale również i łąk, tereny zabudowane. Jest to sposób również na pasję. Pomysł zrodził się z obserwacji właśnie świata ptaków i tutaj zaprosiliśmy do realizacji tego wydawnictwa dwóch doświadczonych obserwatorów ptactwa, którzy można powiedzieć, że w jakiś sposób są pasjonatami również, a mianowicie pana Krzysztofa Majkę i Włodzimierza Stachonia, jeden fotografik, drugi leśnik. Czy w przyszłym roku możemy spodziewać się kolejnych wydawnictw gminy Bożencin? Naturalnie, że tak. Mamy się czym chwalić, mamy wiele do pokazania i na pewno w następnych latach będziemy również szukać możliwości promocji gminy Bożencin właśnie w ten sposób.